Siema, ja jestem Tony. Gramy sobie dzisiaj na Deimos. Ale zanim pójdziemy expić na tej postaci, to sobie zakupimy legę. Tak, dokładnie tak. Tą legą, kurde, będą rękawice. Rękawiczki. Dokładnie te. Nie wiem, powiem szczerze, że nie wiem, za ile one będą. Czy one są w ogóle tyle warte. Ale powiem wam, że dzisiaj ładnie poszło, jeżeli chodzi o ruletkę na ten. No, u kantorka. Także kupujemy. Może od razu nawet zakładamy chyba. Zanim założymy, to wam pokażę tutaj. Jeszcze sobie dzisiaj jedną legę kupiłem. Jest to Chaos Czachy, czyli mamy teraz dwie legi na Deimos. Także fajne. No i robię tego tropa na 8.5. Myślę, że będzie fajnie. Dobra. Ale teraz nie mam żadnej kasy, także chyba będę musiał znowu pozarabiać troszeczkę na 260. Gdzie aktualnie stoję na... No jak pewnie możecie się domyślać, na tezie. Tutaj jeszcze się no, nie zrespiło, ale za niedługo będzie mieć maksymala. Zobaczymy. Może jakoś na odcinku się uda, chociaż wątpię. Także no co. Bierzemy te rękawice z demo, bo nie wiem czemu je tam wsadziłem. No i lecimy expić. Bo... No wiadomo, chyba ORK jest troszeczkę lepsza, tak mi się wydaje, ale zanim ja bym miał tą ORK, znaczy zanim miałbym zbrojkę, bo te ORK, dobra, no spoko, nie, ale zanim ja bym miał dotyk z zbrojki, bo chyba tu będę składać zbrojkę, no to troszeczkę by to minęło, także wolę sobie tutaj zrobić dotyk i dobra, lecimy na koboldy. Nikał jest, więc już dwie legi są. Zobaczymy, czy coś da się więcej ugrać. No i ogólnie kupiłem sobie tą legę. Zostało mi 150 M chyba. No i myślę, kurde, ale jestem teraz biedny. No to myślę, dobra, lecimy na ruletkę. No i ze 150 M, o kurde, nie bi nas. Dobra. I ze 150 M zrobiłem 400. Dzięki czemu mamy teraz kolejną legę w tym samym dniu, co mi się bardzo podoba. No, także nic tylko wbijać level. Nie mówię, że będzie to jakaś, nie wiem, będę najlepszy czy coś na przedziale, ale jakaś tam fajna postka na odchłań, jak będzie mi się nudzić czy coś. Ewentualnie po prostu PvP na Deimosie tutaj. Dużo PvP można spotkać. Także no. Błogo mamy. Ile on jeszcze jest? 17 minut, ok. Ok. Także zobaczmy, czy są koboldy. Są. Proszę bardzo. To mi się podoba. I właśnie o to chodzi. Jest jeden problem. Dołączyłbym tutaj do kanon, jaki jest na Deimos. Razem możemy wszystko, czyli RMW. Jednak jest jeden duży problem. Tutaj wpis jest jakiś za bardzo. Nie, nie wiem. 500 M wpisu na klan na 8.5. Wydaje mi się, że to jest lekka przesada. No ale... No już trudno, ale najlepszy klan chyba. To mogą sobie ustawiać ten monopol. Unlucky bym powiedział. Na razie no takiej kasy nie mam. Także będę wolnym strzelcem. Ale okej. No bo 500 DM, no nie oszukujmy się, to jest dość dużo. Zwłaszcza na takim nowym serwerze. No, także, no nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. No za 500 M to już bym mógł jakąś legę szukać.
Także troszeczkę dużo. Chyba nawet do XFZ, czyli też jednego z najlepszego klanu na 300. To jest chyba 300, ale to mogę sprawdzić. Ej, co jest? Czekajcie, dam pauzę, bo jakieś lagi są. Dobra, jestem. I patrzcie, tutaj jest 300M. A na klan na 8500M. No chyba trochę za dużo. Zgodzicie się ze mną, co nie? Zobaczymy, jak to będzie. Ale no ciężko, żebym się jakoś bardzo dorobił na ten Deimos, skoro ja tu prawie że nie gram. O, patrzcie, prawie tu nie gram, a mam dwie legi. Także śmiesznie. No ale to akurat dzisiaj, że jakoś fajnie siadło na ruletce. Sam, ja jestem zawsze nobem do tych ruletek, a dzisiaj 250 na plus. Także spoko. O, szósteczka chyba na F, co nie? No, spokojnie. Dotyk tam pewnie robi swoje. No, jedyny minus właśnie mojego tropa to będzie to, że nie będę mieć OR-ki. No właśnie, tutaj stoi RMW. Zobaczymy, czy tu dołączymy. Jakie tu mamy na przykład dyku? Nie dodaj, proszę cię. Takie, hełmik ma. Ładnie, ładnie. Zobaczymy, czy będą się już tam na początku. Ej, nie bij mnie, no co jest? Zobaczymy, czy już będą na początku się respić. Też właśnie dawno nie było tego odcinka z Deimos. No, ja to cały czas mówię, nie gram tutaj. Nie mam za bardzo jak właśnie robić odcinków, skoro tutaj nie gram. Ale no. Może bym wam pokazał w sumie tą Margo Loterię, bo chyba jest historia ta na sekcji, żeby nie było, że was kłamie czy coś, co nie? To mogę zaraz właśnie wejść na Margo Loterię. I ten. I mam pokazać historię transakcji, jak to wyglądało. Czy tam winów, czy w ogóle, nie wiem, jak się to nazywa. Tylko sobie wybijemy koboldy. Do początku mapki i sobie to sprawdzimy. Jakieś 5-4, to go zdodamy. Dobra, płonka weszła, ale ma dużo absorpcji. Dobra, płonka. Unik zrobił. Nie ma blo... Aha, tarczę ma. To fajnie. Dobra, i padasz. I ładnie, okej. Okay. Zaklęte padło jaskini, to jest chyba CBK. To akurat to jest słabe. CBK jest słabe, lepsze jest o wiele KO. Dlatego je też kupiłem. Nie podoba mi się CBK na tropicielu. A też jest ta ORka z GOPy, ale... No w sumie teraz ona by nie była taka głupia, skoro nie będę mieć teraz ORki. Ale KO wydaje mi się, że jest lepsze, plus moim zdaniem KO z Czachy ma lepsze staty niż ORK z Gopy. Także dlatego ją wziąłem. ORK z Gopy ma to do siebie, że ma bardzo dużo HP, ale KO z Czachy ma o wiele więcej zręczności, obniża SA, także coś, co trop bardzo potrzebuje, a to HP też jest fajne, ale to nie jest to, czego naprawdę trop potrzebuje. No
Dobra, ja tam nie wchodzę do nich na górę, bo mnie raczej zdadają. Wiem, ja to wiem. Sam jestem w klanie na kobolda na zorzy. Także ten... O, patrzcie, już tutaj się... Już mnie goni, no. Co nie? Dobra. To widzimy się zaraz na tej stronce. Dobra, jednak wam nie pokażę, bo jednak to jest tam... Nie ma tam jednej transakcji, dość ważnej. Czyli, że postawiłem 122M i wygrałem. I piszę tylko, że zmarnowałem. No ale musicie mi wierzyć na słowo. To co poradzę, nie? Nie mam was po co kłamać, więc... Po prostu, fajnie się udało. Jestem zadowolony. Jak na to, że prawie w ogóle nie gram na tym Deimos. To fajnie, że się udało tutaj dorobić dwóch legend. No na pewno jeszcze wydaje mi się, że będzie więcej. Jakieś PvP tu może nagram. Jest 60 level. Także będziemy powoli kończyć ten odcinek. Zostawcie lajka czy subika. I widzimy się w następnym odcinku. Cześć!